Dzisiaj środa, więc jak tak policzymy, to już Wielki Post trwa 2 tygodnie. I chyba nigdy nie jest za dużo w tym czasie, zwłaszcza mówić, jak ten okres należy przeżywać. Zresztą jak ktoś jest codziennie na mszy świętej, to pewnie widzi też, że te czytania, które są w Wielkim Poście, one nie są przypadkowe. Każde daje nam jakiś temat. I przeżywanie Wielkiego Postu, najlepiej jest wtedy przeżywać Wielki Post, wtedy kiedy właśnie idziemy za tym Słowem. Też musimy zrozumieć, że Wielki Post, trochę podobnie jak z Adwentem, dzieli się na 2 części. Teraz ta dłuższa część trwa, ona będzie trwała do Niedzieli Męki Pańskiej, do Niedzieli Palmowej. To czas, kiedy w czytaniach są tematy pokuty, mamy tematy postu właśnie, chrztu, nawrócenia. Te 3 rzeczy. Pokuta, chrzest i nawrócenie. Bo nawet ta dzisiejsza Ewangelia, chociaż Pan Jezus mówi o swojej męce, to jednak to jest jeszcze coś odległego i pokusą jest, i czasami niestety jej ulegamy, kiedy chcielibyśmy już w Wielkim Poście tylko koncentrować się na męce Pana Jezusa, zwłaszcza na mszach świętych. Są takie przecież te nabożeństwa wielkopostne, jak Droga Krzyżowa, jak Gorzkie Żale. I one są przez cały Wielki Post. I to jest taki czas, kiedy rzeczywiście wtedy myślmy o tym. Rozmyślajmy nad męką Pana Jezusa, nad tym, co dla nas zrobił z miłości. Te przecież Gorzkie Żale, tak piękne nabożeństwo, budzące serce do tego, żeby kochać Jezusa. Tego, który za nas umiera, cierpi za nas. Ale w tym czasie na mszy świętej my musimy, żeby nie przegapić, nie zepsuć tego Wielkiego Postu, koncentrować się na tych 3 tematach. Chrzest, odnowienie naszego chrztu świętego, przygotowanie się do tego szczególnego odnowienia, Wigilię Paschalną, nawracanie serca i właśnie pokutowanie. Dobrze, kiedy to się tak w liturgii w całości też jakoś ma miejsce. Tutaj, jak pewnie już doświadczamy tego nieraz, pieśni, które są śpiewane przez Pana Organistę, też one są właśnie po to, żeby nas nastrajać na to. Błędem jest wtedy, gdybyśmy śpiewali teraz na mszy świętej pieśni pasyjne. To byłoby zaprzeczenie w ogóle tego, czym jest ta pierwsza część Wielkiego Postu. Na to przyjdzie czas później, w Wielkim Tygodniu, wtedy na mszy świętej można śpiewać pieśni pasyjne. Tak, zostawmy je na Drogę Krzyżową i na Gorzkie Żale. Teraz kształtujmy nasze serca właśnie przez liturgię, przez to, co nam daje Pan Bóg przez Kościół w tych czytaniach mszalnych, tych, tak jak tutaj też dzisiaj będzie po raz kolejny ta modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania. Kto już był nieraz na mszy świętych, jak już odprawiałem, to nieraz tutaj używamy w Wielkim Poście właśnie tych 2 modlitw eucharystycznych o tajemnicy pojednania, bo one mają właśnie taki cel, żeby nam pomóc w pokucie, nawróceniu i przygotowaniu do odnowienia chrztu. Zwracajmy na to uwagę, właśnie wsłuchujmy się, dajmy się kształtować, niech właśnie te pieśni, niech też nas prowadzą. Może ktoś się dziwi, dlaczego nie ma jakichś pieśni pasyjnych. Czasami w kościołach się gra, ale to jest błąd. Jeśli ktoś gra przez pierwsze kilka tygodni Wielkiego Postu pieśni pasyjne na mszy świętej, to jest błąd. Bo na to przyjdzie czas. I tak jak dzisiaj mamy w tej Ewangelii, Pan Jezus mówi o tym, że będzie umierał, będzie cierpiał. I już mamy takie może podejście jak uczniowie. Czy możecie pić ten kielich? Możemy. Jeszcze nie. Jeszcze się musimy na to przygotować. Jeszcze ważniejsze jest nasze nawrócenie serca, bo łatwo jest cierpieć, boleć nad Panem Jezusem, jak bardzo On cierpiał. I to jest pewnie piękne, to też wyraża naszą miłość, ale to nie wystarczy. Co z tego, że będziemy mówić, jak Pan Jezus bardzo cierpiał, jak nasze serce się nawróci, a przez to nienawrócone serce właśnie On cierpi. Wchodzimy tylko w takie sentymentalizmy wtedy. A tu chodzi o to, żeby się zmienić.
żeby należeć do Boga, żeby przez pokutę i nawrócenie odmienić swoje serce. I jeżeli w Wielkim Poście tylko skoncentrujemy się na sentymentalizmie, to przegapimy Wielki Post. A myślę, że nikt nas tego nie chce. Już 2 tygodnie, dzisiaj kolejna środa, a przecież 2 tygodnie temu powsypywaliśmy tu w sanktuarium nasze głowy popiołem na znak właśnie pokuty, na znak gotowości na nawrócenie, więc trwajmy w tym. A dzisiaj czytanie mówi pierwsze o mocy słowa człowieka, że ktoś może słowem prześladować. Nad tymi słowami musimy panować, badać swoje serce. Nawet w tych liturgicznych tekstach liturgii godzin jest teraz: niech cichsze i krótsze będą nasze rozmowy. Do tego nas zachęca Pan Bóg w Wielkim Poście. I zobaczcie, to jest konkretna praca. To nie jest tylko odmówienie sobie cukierka czy czekolady. Jest tą czekoladę, ale nawracaj swoje serce. Mów mniej o innych, niepotrzebnych słów. Słów, które są krzywdzące, nawet jeżeli to jest prawda o kimś. Nie zawsze wszystko trzeba powiedzieć. A z drugiej strony te dzisiejsze czytania pokazują nam tą drugą stronę, bo może ty jesteś tą osobą, którą ktoś obmawia, którą ktoś niszczy, na którą robi takie zasadzki słowne albo życiowe w ogóle. I dzisiaj liturgia chce pomóc nam też w uczeniu się tej postawy wołania do Pana Boga, kiedy ktoś mnie prześladuje. Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu. Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo ty jesteś moją ucieczką. To też kształtuje nasze serce, zobaczcie. Tu jest wszystko, naprawdę nie musimy szukać nigdzie indziej. Tu jest wskazówka, co mamy robić, jak się kształtować. Więc dzisiaj Pan Bóg nam mówi: mniej gadania, mniej słów niewłaściwych, a kiedy cierpisz, kiedy jesteś przez kogoś ustawiony na celowniku przez niego, żeby cię zniszczyć, wołaj do Boga, bo Bóg może to zmienić. To też jest pytanie o naszą wiarę. Czy my wierzymy w to, że Pan Bóg może nas rzeczywiście uratować? Bo jak nie wierzymy, to nie ma sensu wołać. A chcemy się tego uczyć. Czyli, no właśnie, niech Bóg nas umocni. I przeżywajmy ten czas pokuty. Nie śpieszmy się, jeszcze będzie czas przeżywania już w Wielkim Tygodniu tych tematów pasyjnych. Ten czas zostawmy na Drogę Krzyżową czy na Gorzkie Żale. A na mszy świętej starajmy się przede wszystkim nawracać nasze serca, zbliżać się przez to do Chrystusa i odejmować Mu tych cierpień. Bo moje nawrócenie sprawia, że za mniej grzechów Chrystus musi cierpieć. On cierpiał za moje i Twoje grzechy. Oby tych grzechów było jak najmniej. Amen.